I teraz przejdźmy do tego, od czego wszystko się zaczęło, do morsowania. Zimne rzeczy, twoja nazwa profilu na Instagramie i nie tylko. Więc wokół morsowania jest dużo, myślę, kontrowersji. Niektórzy robią z tego jakieś imprezy masowe, gdzie zjeżdża się 100 osób i jednocześnie wchodzą do wody na tej wielkiej adrenalinie. Niektórzy właśnie wolą robić to samotnie, w zaciszu, skupić się na swoich odczuciach. Jak ty do tego podchodzisz? Lubię, eksponuję się i czerpię dużo z tego bodźca. I bodźca, który pozwala mi na coś więcej niż zastrzyk dopaminy. No bo dużo można mówić o benefitach związanych z zimnem, natomiast dla mnie to jest efekt uboczny tego, że wchodzę do tej wody. Ja widzę w tym ogromny potencjał do praktykowania uważności i przyglądania się temu, co jest w środku. I to był dla mnie game changer. Pierwsze wejście do zimnej wody to był dla mnie game changer. To zmieniło się wszystko, jeżeli chodzi o moje rozumienie rzeczywistości. Jest taki psychiatra, David Hawkins, i on pisał, że obserwowanie umysłu zwiększa jednostkowy poziom świadomości. Ja żyłem w bardzo niskich stanach emocji. Żyłem w złości, w apatii. I nawet jakby odczułem to przy tym zimnie. Jakby ten pomysł był bojkotowany bardzo w mojej głowie. Więc widzę w tym bodźcu narzędzie do zwiększania własnych poziomów świadomości, do integracji z samym sobą. No i to zimno mi pomogło, kiedy byłem w dołku. Dlatego jak będę wiernym użytkownikiem i przyjacielem, i będę się chętnie uczył od niego. Czysto tak praktycznie, no traktuję to jako czynnik hormetyczny, czyli czynnik hormetyczny, czyli hormeza, czyli mała dawka stresora, jakby może oddziaływać na ciało pozytywnie. Mała dawka, czyli ja maksymalizuję ten bodziec w małej dawce, czyli wchodzę na chwilę, na kilka minut w pełnej dynamicznej ekspozycji lub właśnie w spokojnej formie medytacji z uważnością, z wglądem w siebie, w swoje reakcje, niekoniecznie z odliczaniem czasu do wyjścia i uważnością na zegarek elektroniczny. Czyli mam podejście rewildingowe, czyli wchodzę, po prostu ma być dziko, jak najbardziej się da. Mnie ciekawi trochę to, co powiedziałeś o tym, że obserwujesz, co jest w środku. Jak to dokładnie rozumiesz, że obserwujesz, co jest w środku? Czyli co, myśli jakieś się pojawiają podczas morsowania? Tak, no właśnie to jest to. Myśli pojawiają się przed morsowaniem przede wszystkim. Wtedy jest ogrom myśli najprzeróżniejszych. Natomiast no, skupiam się na tym byciu tu i teraz. Kiedy już przyjdzie to takie wyciszenie, skupiam się na byciu ze sobą i na swego rodzaju medytacji, wyłapywania tego, co tam w tej głowie się dzieje, co mam mi do powiedzenia. Kiedyś to był ograniczający głos, bardzo. No i z czasem zacząłem zauważać, że można z nim rozmawiać. Albo można go słuchać, ale nie brać do siebie tego, co mówi. Dokładnie, tak. W sensie, że no właśnie dla mnie to był właśnie game changer. Tak jak wspomniałem, bo się okazało, że mu utarłem nosa, bo mi zawsze podcinał skrzydła, nie? Że do czegoś nie nadaję, że czegoś nie umiem, że a tutaj to po co wchodzisz, a tutaj to zaraz będziesz chory. Wiesz, jakby wlewa nam się do głów różne rzeczy przez lata. Indoktrynuje się nas w mediach, w szkole, wszędzie po prostu różne rzeczy mają na nas wpływ, i później ten głos odpala się. No i teraz chodzi o to, żeby on był dla nas przyjacielem. To znaczy, to wiesz, to jest jakby moje rozumienie rzeczywistości. Ja mam takie, nie? Że ja doszedłem do wniosku, że chcę
być dla siebie przyjacielem, a nie wrogiem. Ten głos, o którym mówisz, jest efektem przypadku, można powiedzieć, bo rodzimy się w danym środowisku, w danej rodzinie, w danym kraju. Potem idziemy do szkoły, która jest akurat w pobliżu miejsca, gdzie się urodziliśmy, więc kompletnie nie mamy na to wszystko wpływu, a to wszystko kształtuje właśnie ten głos, o którym mówiłeś. To wszystko sprawia, że on w jakiś sposób używa danego słownictwa, myśli w dany sposób, ma dane przekonania. Więc właśnie morsowanie to jest dobra sprawa, żeby zacząć zaznajamiać się z tym, jak on funkcjonuje. Dokładnie. I wprowadzać zmiany na swoich warunkach. Tak, tak, tak. I ja właśnie też to dostrzegłem. I właśnie dlatego zimno ma dla mnie wymiar taki transcendentny, w sensie ma dla mnie bardzo ważny wymiar. I się cieszę, jestem wdzięczny, że się pojawiło w moim życiu. A jeszcze mam do ciebie praktyczne pytanie. Tak? Czy jakoś sobie zastępujesz to morsowanie w lato? Ja coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby być może włożę kij w mrowisko, ale coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby to zimno przede wszystkim było skupione na zimie. Jeżeli chodzi o lato, no to pojawia się zimny prysznic, natomiast wiadomo, że to nie jest taka zimna woda. No można też na to spojrzeć z tej strony, że Górski Potok jest zimny przez cały rok, nie? Więc jest ten bodziec dużo mniejszy, natomiast jeżeli chodzi o lodówkę i tak dalej, to raczej bym się ku temu nie skłaniał, żeby codziennie wchodzić do wody zimnej. No wiadomo, że to też jest kwestia gdzieś tam uwarunkowań, jakie kto ma podejście, czy ktoś traktuje zimno jako jakiś element terapii, więc jakby tutaj pełne spektrum, że tak powiem, rzeczy, które mają na to wpływ. Ja generalnie jakoś specjalnie się nie eksponuję na zimno latem. Masz podejście czysto chronobiologiczne, można powiedzieć. I tak zrobię tutaj krótki przerywnik i reklamę. Kilka tygodni temu nagrałem cały podcast o chronobiologii z Agatą Jurkowską, znaną jako Tusta Agata, więc zachęcam do obejrzenia. Rozmawialiśmy też właśnie o morsowaniu w lato i temu, jak to jest postrzegane właśnie z perspektywy chronobiologii. I no tak to jest. A saunujesz może? Tak. Pojawia się sauna. Mhm. I to jest ciekawe, że sauna z kolei nie daje takiego bodźca, jakim jest morsowanie. Jednak sauna, nie wiem, jest... Na pewno jest to inny bodziec, ale na pewno nie pozwala on tak bardzo poznać tego wewnętrznego siebie. Tak, no zdecydowanie. Jakby tutaj inny rodzaj doświadczania. No to też zależy od tego, bo ja byłem też na takich seansach saunowych, na których rzeczywiście można było osiągnąć pewien stan spokoju, medytacji, tylko że to było okraszone jakby różnymi innymi rzeczami dookoła. Czyli mamy kwestie zapachów, kwestie dobranych dźwięków i tak dalej. I wtedy, jeżeli człowiek zajrzy w głąb siebie, no to jest w stanie osiągnąć to praktycznie wszędzie. Zimno jest takim trochę cheatowaniem. W tym gamerskim, że tak powiem, żargonie, w kontekście tego przyspieszenia obserwacji swego umysłu. Tak bym na to spojrzał. To jest ciekawa obserwacja i myślę, że mogę się z nią zgodzić, tak myśląc teraz o tym. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć.
Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!